Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, na początek mam krótkie ogłoszenie, tylko dla patronów, więc jak ktoś ma ochotę wziąć udział, to musi zostać naszym patronem i dołączyć w ten sposób również do naszej grupy na Facebooku, bo mam od mojego dzisiejszego gościa, pani profesor Ewy Wojdyło, 3 książki, będą one z autografami, rozdam je 3 różnym osobom i szczegóły będą dzisiaj po publikacji tego filmu na YouTubie, na naszej grupie na Facebooku dla patronów, podkreślam, tylko i wyłącznie dla patronów. Książki są tak świetne, że zostanę patronką, żeby, na którą się pani, załapać. Założę się, że pani jest świetniejsza od tych książek, ale panią nie będziemy rozsyłać pocztą polską do naszych patronów, bo pewnie poczta by nie doręczyła. Panie Ewo, dzisiaj trochę przełamuję ja schemat. Zaprosiłem panią na rozmowę. Pani była taka sceptyczna trochę, bo właśnie chodzi o to przełamanie, bo no, pani nie jest osobą uzależnioną od alkoholu i współuzależnioną też. Wszyscy są współuzależnieni, kto tylko kogokolwiek kochał. Nie. Natomiast czasami można wejść w fazę patologii i wtedy będziemy rozmawiać o patologii, bo współuzależnienie to jest taki... To jest tak, jak powiedzieć kobieta, albo powiedzieć mężczyzna. No to zajrzyjmy do środka. No dobrze, to lećmy już tam bez wstępów, bo wstępy są niepotrzebne w sumie. O co chodzi z tym, o czym pani parę minut temu opowiadała, o tym współuzależnieniu, które pani zdaniem dotyczy wszystkich generalnie osób, które są w związku? W każdej miłości ważnym bardzo elementem, takim nieodłącznym i miłość jest taka większa i trwalsza, nie w zakochaniu, ale w miłości, jest element współuzależnienia. Przy czym to słowo jest sztucznie wymyślone, bo to jest kalka z angielskiego codependency, to w ogóle powinno się to nazywać uzależnienie od osoby. Bo współ to już tak wygląda na to, że my razem mamy problem z alkoholem. A to nie dotyczy po pierwsze tylko osób, które mają problem z alkoholem. Dotyczy to każdego, kto wymyka się z dobrej relacji, z komunikacji, która stawia partnerów w dobrej proporcji w stosunku do siebie. No i miłość nas właściwie popycha do tego, żeby reagować na najbliższej osoby smutek, zmartwienie, nerwy, wszystko. A to się nie nazywa empatią po prostu? No właśnie. No. Ja pytam. Jeżeli empatia zostanie tak jakby przerost empatii, ja przestanę już myśleć o swoich uczuciach, a zacznę czuwać, śledzić, nawet nastawię sobie radary, żeby wyławiać, bo bardziej się boję, że może coś, zwłaszcza, że to często bywa zarzewiem jakiegoś zdarzenia, które źle się kończy. Jest na przykład ktoś obrażony, albo ktoś trzaska drzwiami, ucieka, wychodzi. Jeżeli to jest alkoholik, no to oczywiście wpada w jakiś eksces. I przyzwyczajenie do tego, że taką mam relację, działa na plus i na minus równocześnie. W ogóle w tej sprawie, gdy mówimy o relacji między ludźmi, to jest bardzo dużo takich paradoksów, że to, co mi szkodzi, to mnie to tak strasznie trzyma. Na przykład związki z trudnymi osobami, z alkoholikami, są dużo mocniejsze. To uczucie jest dużo mocniejsze, mimo że mogą występować elementy negatywne, niechęci, wrogości, złości, gniewu, smutku, żalu, ale pojawia się taki czynnik, który jest częścią tego właśnie współuzależnienia. To jest nieprawidłowy rozkład odpowiedzialności.
I na czym to polega? Na tym polega, że jak ja widzę kogoś, kto się boryka z jakimś swoim problemem, a ja to widzę, bo obserwuję, patrzę, bo jestem czujna, bo go kocham, bo przeżywam, to we mnie pojawia się wtedy i siła, i ochota, i nawet taka umiejętność. Ja mogę być bardzo młodą osobą i nie mieć doświadczenia. I nagle zaczynam się tą osobą opiekować. Czyli to, czego ona sama nie może zrobić, to ja robię za nią. To jest ta nadodpowiedzialność, czy branie na siebie odpowiedzialności za to, co ta osoba źle. To chyba takim najsilniejszym w ogóle takim współuzależnieniem to jest relacja w ogóle matka-dziecko, nie? Dokładnie. I dziecko-matka też, bo dziecko jest jakby tylko tak dziecko przywiązane. Za jakiś czas wyrośnie i sobie tam pójdzie i trochę mu się zmieni, a matce to chyba nie. A w alkoholowej rodzinie nikt nie wyrasta. Więc na tym to polega, że tak, my znamy, bo to jest tak częsta, taka częsta relacja. Zresztą ona czyni związki bliskie, ona właśnie ta taka skłonność do wchodzenia w drugą osobę, tak jakby przenikania się wzajemnego, to czyni, że staje się to dużo trudniejsze do strząśnięcia z siebie. I nawet kiedy człowiek podejmuje racjonalną decyzję, dosyć, to mi szkodzi, nie robię przez niego, nie skończę studiów, przez niego nie mogę się zajmować dzieckiem, cały świat mi podpowiada, żebym się wyzwoliła. Tak, chcę się wyzwolić. Minusy przeważają, wobec tego łatwiej mi. To mi będzie tego brakować, ponieważ w współuzależnieniu, czy w życiu z osobą uzależnioną nie jest tylko piekło. To nie jest tak, nie, że... Jest tak, nie? Jest i piekło, i niebo. To takie jest takie gorsze niż w każdym innym układzie międzyludzkim, a niebo jest lepsze niż w każdym innym układzie międzyludzkim. Seks po zbydlęceniu alkoholika jest po prostu orgiastyczny. I tak staje się to w pewnym momencie, to jest tak, jak nabieram apetytu do tego. A potem nawyk takiej huśtawki. Bo to co, to się pojawia jakiś taki lęk, żeby nie stracić tego, nie? Później, oczywiście, nie? Że to jest... ale to już tam nawet nie pojawia się lęk, tylko takie czuwanie, żeby w ogóle nawet mi to do głowy nie przyszło, a jemu też. Czyli ja będę zabiegać różnymi właśnie sposobami. Współuzależnienie to jest właściwie taka piękna zdolność człowieka do wyjścia z siebie. To jest na przykład wszyscy tacy ofiarni, takie bohaterowie poświęcają, matka Teresa na przykład. Ona w ogóle mogła nie mieć swojego życia osobistego dla siebie, bo jej całe życie czerpała to, co człowiekowi nadaje jakiś sens, to czerpała z tego, że ona gdzieś ratuje, urządza, wymyśla za kogoś. Jak to robiła, to już tam inna sprawa, no ale... No właśnie, to taki nie jest najlepszy przykład. No, on jest taki, powiedziałabym, kontrowersyjny, tak, bo to, co jest hagiograficzne, to jest piękne, no ale tam są jakieś jeszcze drugie dna. Tam są ukryte te... historia. Tym niemniej ja myślę, że to nie była jej motywacja, żeby zarobić dużo pieniędzy i je tam obrócić w jakiś niezbożny cel. Ja myślę, że jej motywacja, gdy zaczynała w tej swojej, zresztą bardzo dużo takich właśnie, nawet ktoś, kto na księdza idzie, to też może mieć podobną motywację, że będzie się całkowicie poświęcał innym. No to nie mamy lepszego modelu niż te wszystkie kilka milionów Polek, które się poświęcają. No to jest bohaterstwo. No tak, bo z facetami to jest zupełnie inaczej, tak? Tak. No oni też się mogą oczywiście współuzależnić i mogą być takimi tak, ale, ofiarami. Ale tak na 10 to jest taka statystyka, to amerykańska, u nas nikt takich badań w ogóle nie robił. W ogóle badań się u nas bardzo mało robi, bo jesteśmy raczej mało... My stajemy z kolan, więc to wystarczy. No właśnie. Ale na 10 małżeństw, w których na przykład on jest alkoholikiem, a ona nie, to w czasie, gdy trwa ten proceder, to rozpada się jedno małżeństwo.
a w konfiguracji, gdy ona jest uzależniona od alkoholu, a on nie jest, to rozpada się 9 na 10. I to jest, to jest jakoś, nie wiem, jesteśmy nacechowani psychicznie do tego, jakoś uwarunkowani? Można to tak nazwać, tylko po co mówić nacechowani, jesteśmy tak nauczeni. Czyli kulturowe to jest takie kulturowe, tak, no po prostu. Wprawdzie ja dzisiaj dostałam herbatę, którą zrobił tutaj mężczyzna asystent, ale prawdę mówiąc, to jest wyjątek, to jest szczególny wyjątek. My jesteśmy w ogóle wyjątkowi, bo jak ja liczyłem na Dzień Kobiet, było trochę znowu takiego narzekania na te polskie media, że w Dniu Kobiet o kobietach rozmawiają oczywiście faceci, wiadomo, nie? No to jak ja sobie z dumą zrobiłem podsumowanie, to mi wyszło, że u nas jest 4 facetów i 8 kobiet. No to brawo. To taka autoreklama. Brawo, to mnie. Kongresowi Kobiet bardzo się to podoba. Ale to jest wyjątek. Ale wracamy, to są inne uwarunkowania i w ogóle inne sprawy. Natomiast model rodziny takiej, która jest właśnie, nie funkcjonuje w oparciu o współpracę, tylko o przejęcie przez jedną stronę zadań, które mają na celu ukrycie niesprawności tej drugiej osoby. Tak to wygląda. No i też pewnie dlatego kobiety rzadziej się poddają leczeniu w ogóle, nie? To też chyba jakiś związek może mieć ze sobą, czy nie? Czy ma pani jakieś takie obserwacje? No oczywiście, bo samo leczenie często, jeżeli jest związane z jakimś wyłączeniem się z bieżącego życia, to stwarza dla kobiety całą masę takich utrudnień, które ona musi na siebie wziąć, bo nikt nie stanie i nie powie, oczywiście, kochanie, jedź na 3 miesiące, a ja się tu zajmę domem, dziećmi, teściową, teściem, zarobię, wszystko zrobię. To prawie, że właśnie jest wyjątek. Ale ja panu powiem, to po co szukać rodziny alkoholowej. Ja, jak robiłam doktorat i musiałam, ponieważ robiłam w innym mieście, a potem jeszcze uczyłam jako adiunkt w tej uczelni, to wyjeżdżając na 1 dzień czy na 2 dni czasami, bo miałam jeszcze jakieś tam seminaria i tak dalej, to musiałam przygotować tyle śniadań, tyle obiadów, tyle kolacji, zabezpieczyć wszystko, co się może zdarzyć, gdy mnie nie będzie. A nawet nie miałam bardzo malutkich dzieci już wtedy, tylko raczej większe. I jeżeli ja bym tego nie zrobiła, to oczywiście, że nie mogłabym pojechać na 1,5 dnia z domu, czy na 2. Więc to wcale nie dlatego, że to alkoholowa rodzina, tylko w ogóle kobieta, która chce coś robić, bo ma jakiś inny cel w życiu niż dzieci, zbudowany dom. Przez, tak, rodzinę. Można tę rodzinę strasznie kochać, tak jak ja. Ja teraz w ogóle mam pełen dom dzieci, moich dzieci i w ogóle jest cudownie. Także ja uprawiam to życie rodzinne bardzo intensywnie, ale nigdy ono nie było w konkurencji do moich innych spraw. Jak ja coś innego chciałam, tylko umiałam załatwić. No i myślę, że to... Rozmawialiśmy chwilę wcześniej tam na temat tego cukru, ale już nie chcę tego mieszać, bo się zrobi bałagan. Ale słuchając tego, o czym pani mówiłem wczoraj, osoba, która to prowadziła, kobieta, zaczęła mówić jakby o, no, dla mnie oczywistej rzeczy dosyć, bo ja się tego też nauczyłem w trakcie swoich terapii różnych, ale coś, co właśnie tutaj w kontekście tego współuzależnienia, zwłaszcza tej roli takiej kulturowej kobiet w społeczeństwie, polega na tym, że no, warto sobie zacząć zadawać, będąc kobietą przede wszystkim, wydaje mi się, pytanie, czy ja na pewno to wszystko muszę robić, czy ten świat, to ja go muszę uratować, bo jak ja nie wiem, 3 razy dziennie nie przejadę szmatą podłogi w kuchni, to czy ktoś od tego umrze na przykład, nie? Czy jak ja dzisiaj nie odbiorę dzieci ze szkoły czy z przedszkola, a zrobi to mój partner, to czy coś się tak naprawdę na tym świecie zawali? Bo najczęściej to chyba w ogóle blokady takie w przełamywaniu takich nieprzyjemnych dla nas pewnych sytuacji mamy w swoich głowach, nie? Mamy w swoich głowach, ale nie tylko. Ja bym tutaj jednak oddała sprawiedliwość takiej, no, realowi. Real jest miarodajny. Otóż
Dlaczego kobiety mają skłonność do tego superwoman syndrom, że właśnie wszystko ona i tu i podłogi, i tam obiady trzydaniowe i w ogóle? Dlatego, że takie są oczekiwania. I potem bardzo trudno rozgraniczyć, czy to jest moje oczekiwanie, czy to jest oczekiwanie od niej. On się czasami dziwi, mówi, ale czy ja kiedyś mówiłem, żebyś ty robiła gorące kolacje, dziecko? No ale to jest rozproszone, to są kulturowe pewne modele. Tu trzeba powiedzieć, że jest jeszcze coś takiego bardzo, jak skoro dotykamy tematu współuzależnienia, to rzadko kiedy, rzadko ktokolwiek w ogóle to podsuwa, ale jest coś takiego jak osobowość przedwspółuzależnieniowa. Nie ma takiego terminu w psychiatrii, w kartotece osobowości, ale ja ją czuję, widzę, rozpoznaję. Ja mogę zobaczyć dziewczynkę 13-letnią i powiedzieć, słuchaj, w tą stronę nie idź, bo zobaczysz, potem nie będziesz wiedziała, czego ty chcesz, a czego kto czyli inny. Tak upraszczając jakby osoby, które mają tendencję, pani widzi tendencję do tego, żeby ale wpaść ta tendencja w taką relację. To nie jest coś takiego jak kolor oczu. Mhm. To jest dom, w jakim się dorasta. I jakiś schemat, który już się tak wdrukowuje tak. I na przykład, no i dlaczego 60% żon alkoholików miało ojca alkoholika? No dlaczego? Właśnie dlatego, że się przystosowała taka osoba do tej roli, w której doskonale jest mieć kogoś, kto będzie odzwierciedleniem, bo ja to najlepiej umiem. Po prostu ja widziałam codziennie, jak to jest, jak tata wraca, jak mama na niego krzyczy, jak ja jestem po stronie jego i myślę sobie, po co ona się tak wydziera na niego, no przecież to, bo to jeszcze takie afiliacje są wcale nieoczywiste, wcale dziewczynka nie idzie za mamą, wręcz odwrotnie czasami. Te kobiety, które rzeczywiście krwawica poszła, żeby utrzymać rodzinę i dom i nagle okazuje się, że córka woli na przykład przyznać rację ojcu. To jest dopiero dramat. Więc to są trudne takie właśnie, dużo paradoksów jest. Bardzo dużo takich, że to się wydaje, że tak mogłoby być, albo powinno być, to wcale tak nie jest. I jednym z takich paradoksów jest to, że ta osobowość przedwspółuzależnieniowa nastawia moje czułki, moją wrażliwość taką percepcyjną, odbiorczą, na osoby, które będą podtrzymywać. Ja nie będę musiała za daleko odchodzić od swojego modelu myślenia, funkcjonowania, życia, rozumowania, nawet jakichś, powiedziałabym, takich zadań swoich. Ja zostanę w tym miejscu, w którym jestem, jak sobie znajdę kogoś, kto wypełni w tym puzzlu odpowiednie uzupełnienie. A to podświadome zupełnie, nie? Wszystko zupełnie. Właśnie do momentu, kiedy to jest podświadome, to jest niebezpieczne, bo się właśnie powiela te wszystkie negatywne różne modele. Natomiast gdy taka edukacja się pojawia w formie, nie wiem, kogoś, kto na to zwróci uwagę na przykład, albo pomoże w momencie decyzyjnym, jak, nie wiem, dziewczyna ma narzeczonego, który się na razie, zwykle te związki zaczynają się nie wtedy, kiedy ktoś jest w fazie zaawansowanego alkoholizmu, tylko na ogół to jest jakieś incydentalne takie sygnały. No, ale ponieważ trafi na osobę, która świetnie sobie z tym radzi, wobec tego on idzie dalej, w tej samej zjeżdża po równi pochyłej coraz niżej. A teraz może być taki przypadek, ja go znam zresztą ze swojego życia właśnie, że trafiamy na siebie, osoba, która zdecydowanie jest zdeklarowaną, pije w taki dosyć nietypowy sposób, bo nie wiem, tam na przykład po 7 miesięcy w ogóle nie brała alkoholu do ust. Wtedy się zresztą spotkaliśmy. No ale to ja nie mam zielonego pojęcia o tym. Wychowana jestem według pewnego modelu, który ma charakter, który można by powiedzieć, no takiej dużej samodzielności. Ale samodzielność myślenia, może mniejsza samodzielność życiowa, bo zawsze ktoś był obok mnie i to mi odkurzacz kupi, a to mi kupi bilet na wycieczkę, a to mi pierwszy raz pośle
nie wiem, samolotem, żebym się przeleciała, jak miałam tam 11 lat i tak dalej. Natomiast moja samodzielność w sensie, że ja samostanowię. No i nie mogliśmy zostać małżeństwem, ponieważ nie było w moim życiu miejsca dla nikogo, kim ja bym się opiekowała. W ogóle zapomnij. A jeszcze opiekować bym się lubiła, gdyby to było na przykład nim zrobienie pysznego omletu albo, nie wiem, podcięcie w dobrej fryzury, bo umiem, albo coś. Tak, ja swojemu pierwszemu mężowi marynarki szyłam, tak go kochałam, a umiałam szyć. Więc, widać. No właśnie. To jest tylko także taka dygresja, bo to jest ciekawe, nie wiem, czy to będzie widać, ale ja o czymś powiem, bo to jest suknia, spódnica żałobna po Wiktorze Osiatyńskim. I no, ona jest tak, dlatego, że ona... To jest moja miłość. Ja byłem przekonany, że to jest nasza wspólna ulubiona marka Desigual hiszpańska, a to są krawaty po Wiktora. Moja tak? miłość. No właśnie, myślę, że on byłby zachwycony nawet za życia, chociaż byłoby mu żal tych krawatów, ale myślę, że to dla niego, bo miał fantazję niesamowitą. Więc wracając do tego, jeżeli w przedwspółuzależnieniowym takim okresie człowiek tak jakby potrzebuje sprawdzenia się w tej roli, którą tak dobrze zna, widział, może sam wypełniał częściowo, no i ja chcę w tej roli zostać. No ale jeżeli ktoś jest w zupełnie innej roli. Ja miałam samą mamę. Pierwszy dom, w którym widziałam mężczyznę, to był jak byłam na studiach, bo jeszcze po wojnie mama wylądowała w Szczecinie, bo już nasze strony tam Wilno były nie nasze, więc to były takie ratunkowe strategie. No i wszystkie dziewczynki. Chodziłam do żeńskiej szkoły, do bardzo elitarnej, której dyrektorka była przed wojną też taką damą, dyrektorką jakiegoś gimnazjum krawieckiego czy coś, pani dyrektor Janina Szczerska. Nas nazywano Szczerytki, bo to w ogóle w tym już takie lata 50., 60., to w ogóle już były czasy, które ta przedwojna nie mogła mieć racji bytu, ale w Szczecinie mogła, bo tam było w ogóle mało kadry, mało nauczycieli, to wszystko była zbieranina, ziemie odzyskane, nie wiadomo było, czy zostanie w Polsce, czy pójdzie z powrotem do Niemiec. Ale na tej fali była sobie taka właśnie niezwykła szkoła. I były same dziewczynki i prawie same nauczycielki, jeszcze przedwojenne, bo też młodej kadry nie było prawie, a już w Szczecinie to w ogóle, bo to było miasto Volksdeutschów, więc Polacy, tylko ci napływowi. Więc i w związku z tym ja wychowałam się w takim świecie, w którym kobieta nie miała konkurencji żadnej, nawet ze słyszenia. Patronką szkoły była Maria Skłodowska-Curie i ona była naprawdę patronką. Myśmy wszystkie bardzo ją lubiłyśmy, taki medal każda dostawała tam w którejś klasie z jej reliefem. No w ogóle, także, no i to wszystko jednakiego chłopa. Ja byłam kochliwa, więc w tym się tam różni się napatoczali, ale akurat całkiem niepasująca była osoba, która sobie z czymś nie może, na przykład nie ma pieniędzy. To mi się to w głowie nie mieściło. To już ktoś taki odpada. Albo ktoś się spóźnia, bo chciał pojechać, ale zaspał. W ogóle nie do pomyślenia. W związku z tym we mnie nie budziło to żadnej czułości. Tylko takie, wow, ale szkoda, super tańczy, ale jest boski w łóżku, no ale niesamowite, co za ciamajda. W związku z tym tu nie ma możliwości, żeby się to jakoś, więc natomiast jeżeli w kobiecie jest zaszczepiona ta taka uważność na innych, ja nie mam uważności na innych, nie mogłabym być w życiu pielęgniarką. A 90% kobiet mówi, że jakbym nie była profesorem fizyki, to mogłabym... Ważna rzecz, nie? Bo mamy w kulturze coś takiego, takie krytykę egoizmu. Nie? Jest taki utarty schemat, nie? Że nie można być egoistą, bo to jest egoistyczne bardzo.
Natomiast no to jest jakby ta miłość własna do samego siebie i takie dbanie o siebie, no to jest jakiś w ogóle podstawa, nie? Czy nie? Wie pan, jak się ma tam 19, 20, 26, nawet 30 lat, to nie ma czegoś takiego jak miłość własna. Tylko albo człowiek lubi robić to, co chce i wie, że może. I tylko, chce to robić. I tylko szuka tego, co warto chcieć. Rozgląda się, podgląda, tam, no, w różny sposób. I to ja nie mówię o wysokich ambicjach. To mogą być takie, czy gotuje, przyziemne rzeczy. Czy jemy ziemniaków dużo, czy będziemy robić na przykład jakieś tu kupować jarzynki, sushi, których nawet nazwy nie znam. Albo coś wymyślać. Więc to może być dostosowane do poziomu nawet takiej, takiego jak gdyby obycia kulturowego na różnych płaszczyznach. Ale to nie jest egoizm, ani miłość w ogóle do głowy. A to tak się skleja, bo jak się mówi, że jak ktoś za dużo, jak myśli o swoich potrzebach, to od razu jest egoistą, jest wbijany. Ja mówię o takim stereotypie. Jeżeli się z tym stereotypem zetkniesz, a ja się na przykład nie zetknęłam. Ja w ogóle nie słyszałam takiego stereotypu. Że jak się myśli o sobie, to nie tak, a każdy myślał o sobie, bo nie było w ogóle myślenia o kim innym, bo nie było tych tatusiów. Ja miałam 19 koleżanek, jak zdawałam maturę w maturalnej klasie. Nas było, nie, znaczy miałam 18, nas było 19. Żadna nie miała ojca. Mój zginął w Starobielsku, tysiące zginęły w Katyniu czy gdzieś, setki w jakichś obozach niemieckich, ktoś tam po prostu nie było. Więc wie pan, świat bez mężczyzny, a wszystkie kobiety były tak, wszystkim były wykształcone, no bo to były te zesłańcy, co wracali, a Ruscy zsyłali na Kazachstan czy tam na Syberię inteligencję, bo się tylko tego obawiali. No tam jak ktoś był służącą, to nie wywozili do Rosji. Moją mamę wywieźli, bo tata był lekarzem, mama była profesorem, no i po prostu. Także i potem ta gromada ludzi, jeszcze przez szkołę, w której byłam, bo tam też była stocznia w Szczecinie, więc były też już inne środowiska, ale ja akurat nie miałam z nimi nic. Nigdy nie miałam żadnej koleżanki, której tata pracował w stoczni. Więc to trochę ilustruje, że w zależności od tego, jakie wnosisz w swoje własne światopoglądowe podejście, jakie wnosisz wartości albo przyzwyczajenia, no to taka później jest dalsza droga i można lepiej trafić, gorzej trafić, ale może nawet pozwolić się krzywdzić. Może tak być, ale to nie jest wtedy, że ja biorę w tym udział, a współzależnienie to ja biorę w tym udział. Dobrze, to teraz żebyśmy tak poszli już bardziej do mety, bo można rozmawiać długo bardzo. Pani jest od 40 lat, zajmuje się terapią osób współuzależnionych. I uzależnionych, i współuzależnionych. Więc no, kawał czasu. Rozmawialiśmy o tym, więc nie będę ściemniał, nie? Bo dla mnie osobiście takim trudnym tematem jest to, jak do mnie piszą, a piszą do mnie często przede wszystkim kobiety, bo faceci to, tak jak pani powiedziała, wszystko się zgadza. I piszą i opisują mi jakąś dramatyczną sytuację, która się w ich życiu dzieje z jakimś facetem uzależnionym. No, oczekując ode mnie jakiejś złotej rady. No. Mi jest ciężko to mówić, bo ja nie byłem do końca może w tym humanistycznym nurcie terapeutyzowany, tylko takim bardziej brutalnym. Ja się uczyłem takiego powiedzenia, że no, alkoholikowi najlepiej pomóc, kopiąc go dobrze w tyłek, albo przynajmniej mu wystawiając walizki za drzwi. Ja mam problem, żeby to powiedzieć tym kobietom, bo ja nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności. Czy pani ma jakiś taki... Pewnie to jest... Spróbuję to uprościć, pewnie się tego nie da uprościć, bo da się, każda osoba... Nie wiem, jakiś model są postępowania, który... Trzy rzeczy, które warto trzeba zrobić. Dobrze, to jest rzucam z siebie tę odpowiedzialność, przepraszam. Pierwsza rzecz, zacząć o tym mówić. Z wszystkimi dookoła. Mieć z kim przede wszystkim. Czyli trzeba w ogóle zacząć od tego, że wyciągam jakiś notes, jakie ja mam koleżanki. A jak nie mam żadnej, bo do szkoły chodziłam dawno, studia robiłam w innym mieście, nie mam sąsiadki, których nie znam. Może tak być. No to idź
do poradni. Idź do grupy. Nie, ja nie pójdę. No to już w tym momencie ja mówię, no to cześć. No to nie. Przecież możesz, każdy ma do wyboru. Masz mówić o tym, co ty przeżywasz. Co to robi? To jest przekłucie tego balonu, który daje immunitet alkoholikowi i może zawsze powiedzieć, tylko ty się mnie czepiasz. Nikt, wszyscy mnie szanują, patrz, w pracy wszystko dobrze, moja rodzina, a tylko ty się, nawet twoja matka mnie lubi, a ty się mnie czepiasz. No ale matka moja z tobą nie śpi, ale matka nie sprząta po tobie. I tak dalej. Wobec tego, co trzeba. Ja nawet bardzo często ze swoimi osobami, które przychodziły do mnie, klientki, pacjentki, jeszcze w instytucie kiedyś to prowadziłam, w ogóle otwartych spotkań wiele, to ja się umawiałam. Mówię, dobra, jak masz na imię, Anna? Okej, Anno, to daj mi swój telefon i ty weź sobie mój telefon. I zrobimy tak, jak on będzie sobie siedział w fotelu, a on może być na przykład pan doktor albo hydraulik, albo bezrobotny, obojętny. Będzie sobie siedział w fotelu i czytał gazetę. Wszystko jedno, po alkoholu, po piwie, czy nie, ty się nie przejmujesz, co on tam. A ty spróbuj wycyrklować, żeby on po prostu nie miał planów, że zaraz gdzieś wychodzi. Tylko no, jest sobota wieczór w domu, albo usiądź sobie w drugim fotelu obok i tylko wyślij mi sygnał, żebym ja do ciebie zadzwoniła. No i ty nagle odbierasz telefon. Jeszcze kiedyś były tylko stacjonarne, to mogło tak być. Albo teraz komórka, no to w ogóle. Odbierasz telefon, halo. I jesteśmy na scenie. Ja mogę liczyć do 100, a mogę zacząć rozmawiać, jak gdyby. Ale ty mówi, o cześć, cześć, słuchaj, no fajnie, że dzwonisz. Ojej, jak super, i gdzie będziecie to urządzać? W Świdrze, słuchaj, ale ci zazdroszczę, ale fajnie. Nie, no nie, nie, nie przyjedziemy. Nie, mój mąż, słuchaj, to już pije jak świnia. Nie, co ty? Ale ja nie mogę, nie, no w życiu, ja w ogóle, mnie to tyle kosztuje. A on siedzi obok, podskoczy, no normalne. Z kim ty gada? Co ty mówisz? Jak to w ogóle może? Kochana, a co ty myślisz? Że ja bym to wytrzymała, gdybym nie miała ludzi, z którymi mogę mówić szczerze? Ale dobra, dobra, sobie z nią jutro pogadam. Kochanie, muszę kończyć, wiesz? No właśnie, znowu wpada w szał. I odkładasz. Od tego momentu ten gość już nigdy nie będzie miał pewności, że nikt nic nie wie. Komfort mu się skończy. No. To znaczy nawet niekoniecznie, bo to czasami trzeba, czasami nie podskakuje, czasami wychodzi z pokoju, trzaska drzwiami, nie chce słuchać. Ale już wie, że jeszcze ktoś o nim rozmawia. Następnym razem to wcale nie znaczy, że on tu, dobra kochanie, to idę na leczenie. Ale to jest pierwsza rzecz. I ja z tego też nie wyciągam daleko idących wniosków, tylko po prostu wprowadzam to tak, tak jak na przykład zmieniam kolor lakieru, to dzwonię do koleżanek, mi słuchaj, wiesz, taki fajny lakier odkryłam, wiesz co? Albo, wiesz co, szyję spódnicę z Wiktora Krawatów. Słuchaj, jaka to fajna zabawa. No i rozmawiamy o wszystkim. No to dlaczego nie mam rozmawiać o tym? Albo syn mi się nie uczy. Przecież to jest koszmar, ten bachor ma 4 pały. Ja nie wiem, co ja teraz mam zrobić. Koleżanka coś mi... Jak się rozmawia, otóż wielkim problemem osób współuzależnionych patologicznie jest to, że one milkną i zamykają się ze swoim sekretem. Czyli jak mówi pan, nie wiem, co poradzić, to pierwsza rzecz. Odblokuj sekret. Ale jak ja powiem, ale jak ja... Po prostu to jest, no jak nie powiesz, no to też już do mnie się nie zwracaj, bo to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, weź sobie kartkę papieru i zastanów się. No dobra, jestem żoną alkoholika. Jako żona alkoholika mam pewne zadania. Muszę tu, mam coś robić, utrzymywać dom, wszystko jedno.
Ale oprócz tego, że jestem przecież tożsamości, jestem Polką. Jestem kobietą 30-letnią. Jak to miło brzmi, bo ja jestem 80-letnią. Ale tak, ja mam kilka tożsamości, czasami nawet wiele. Jestem nauczycielką, jestem fryzjerką, jestem gospodynią domową, jestem utalentowana, mam piękny głos. Przecież to są wszystko moje tożsamości. I teraz zrób sobie taką listę. Tylko jedną, jestem żoną alkoholika, przenieś na lewo, a wszystkie inne przenieś na prawo. I teraz, co to jest współuzależnienie? Że ja dominuję, moja rola żony alkoholika nad wszystkimi innymi rolami, które ja w życiu i tak wypełniam. Na przykład matką jestem, bo ja to już tak bajeruję, ale tak naprawdę to jestem żoną alkoholika i matką jego dzieci, czy naszych dzieci. No i nawet wystarczą te dwie role. Zajmij się tym, co możesz, a nie i uznaj, że nie możesz za niego. Możesz z nim, ale nie za niego decydować. No i odłóż to. Możesz do niego podejść tego dnia i powiedzieć, wiesz co, kochanie, od dzisiaj musimy trochę inaczej ułożyć nasze po prostu. Ja nie będę już się wtrącać w twoje picie, ale potrzebuję trochę więcej, na przykład, trochę więcej swobody w tym, żeby to, co zaniedbuję z tamtych powodów, wyrównać dzieciom. I będę teraz chodziła z nimi na basen dwa razy w tygodniu. Będę chodziła do zoo. Nie mam pieniędzy na zoo i na basen, to będę z nimi biegać. Bo już Krzysio ma 6 lat, a Małgosia ma 4, to już możemy razem sobie truchtem biegać. I w związku z tym śniadania będziesz sobie musiał robić sam albo kupować, to już musimy ustalić jak. Czyli ty, i to jest drugi warunek, że z tego współuzależnienia, to nie jest jakaś magia, jakieś 2 lata terapii. Ja słyszę takie rzeczy, no to czasami nie komentuję przez grzeczność. To są takie sprawy. Masz robić to, w czym jeszcze chcesz. Ładnie śpiewasz, zapisujesz się do chóru, idź do kościoła, tam też jest chór. Czyli wracamy po prostu do dbania o siebie i swoje potrzeby. Tak znaczy, to nie, właśnie, to, czy to jest egoizm? Nie. Ja wiem, że to nie jest egoizm, tylko to się często tak... No dobra, już nie, zostawmy ten egoizm w spokoju, bo to rzeczywiście nie ma, co ja uważam, nie ma znaczenia większego. Po prostu to, co i tak robisz, tylko robisz gorzej. Robisz na pół gwizdka, na ćwierć gwizdka. Niektóre rzeczy w ogóle zaniedbujesz. Na przykład syn dorasta, a ty przychodzisz do pani psycholog i mówisz, pani, on w ogóle z nim nie rozmawia, bo on już nie... Ja mówię, no to rzeczywiście pechowo, okropność, ja nie wiem, jak pani żyje, no. No dobrze, to zacznijmy. Kiedy to się zaczęło? No, wie pani, nie pamiętam, ale jak był mały, no jak to było? Nie gadał po prostu i tylko nawet nie mogłam się opędzić. Aha! I udało się. No to teraz trzeba na nowo zacząć. Czyli są takie rzeczy, że te kobiety same odczuwają jako straszliwy problem i mówią to przez tego męża, bo alkohol... Nie, przez ciebie. Bo to on pije, ty nie pijesz. To o co chodzi? Dlaczego ty nie robisz tego, co chcesz chodzić do kościoła 5 razy w tygodniu? To no dlaczego nie chodzisz? I tak na dalej. Na papierze się to wydaje proste, natomiast jak się jest w takiej relacji, to nie jest takie łatwe. No, ale ja nie mówię, że łatwe, ale czy to jest wykonalne? I ale od czego warto to zależy? No, nie, no to jakby, no ale kurczę, z każdym problemem na końcu, jak mam wrażenie, jak dochodzimy do finału, to polega na tym, żeby się skupić na sobie trochę i się zająć sobą. To znaczy, czy ja się zajmuję sobą? Nie, ja się zajmuję dziećmi. Ja się zajmuję domem ale lepiej. Swoimi potrzebami, o tak. Albo tym, czym się chcę zajmować. No tak, obowiązkami, bo ja muszę. Potrzeby to już właśnie, ona to ma dobrze, ona tu tego 2 razy w tygodniu do fryzjera. Przepraszam, w końcu powiedziałem coś wszystkiego. Jeśli się w tyłku poprzewracało i ma fanaberię tak. Jakieś, bo ona będzie chodzić no 5 razy w tygodniu do kościoła. Nie, po prostu wybierz sobie swoje tożsamości, czyli tam, gdzie i tak już coś jesteś, kimś jesteś. I
Jeżeli jeszcze są osoby na przykład wierzące, ja bardzo mało takich znam w Polsce, naprawdę, może 4 spotkałam w życiu, z czego 2 już nie żyją, ale jak naprawdę ktoś ma taki background wiary, to jest, mądrość polega na tym, że nie wolno ci marnować darów Bożych. Twoim darem jest to, że pięknie śpiewasz, albo twoim darem jest, że umiesz ludzi rozbawiać, a ty nic, tylko po kątach płaczesz, bo ci się trafił mąż alkoholik. Czyli wszystko jedno co. I to taka powiedziałabym, ewangeliczna postawa, że ja robię to, co mi Pan Bóg dał. No ja nie znam takich osób w Polsce, albo bardzo niewiele. Więc tu kładę, a ja to bardzo często patrzę, z kim mam do czynienia, chwilę rozmowy i ja wiem, od czego zacząć. Więc na tym polega taka i to samo może Pan robić. Ktoś pisze, ja nie wiem już, co mam robić, no to 3 rzeczy. To teraz już wiem. Poproszę jeszcze później po programie instrukcję na kartce, bym tylko copy-paste robił i wysyłał. Dobra? Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję i przypominam bardzo patronom, że mamy 3 książki i będziemy je rozdawać na grupie na Facebooku. Miłego dnia. Super. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.